Dzień dobry, Tomasz Kojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Maciej Badora, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Autor odważnego pomysłu rekompensat za polityczną decyzję o likwidacji kopalń i przemysłu w regionie wałbrzyskim. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Pośle, chciałby Pan, żebym dodatek do emerytury w wysokości około 300 zł, czy 300 zł, otrzymywali ludzie, którzy pracowali w regionie wałbrzyskim do 2010 roku, przynajmniej przez 15 lat i byli ofiarami yy, panu Balcerowicza. No ja tego bym nie nazwał może aż tak mocno, że byli ofiarami, natomiast na pewno ucierpieli na skutek y, tych decyzji, które doprowadziły w konsekwencji do y, likwidacji zarówno kopalń, jak i całego przemysłu wydobywczego, a tego konsekwencją były również y, Kłopoty, a w konsekwencji też upadek wielu innych przedsiębiorstw. Także ja myślę, że w naszym regionie ten temat jest cały czas żywy. On w żaden sposób nie został do tej pory rozwiązany, rozstrzygnięty. Nie podjęto działań, które by miały na celu w pewnym sensie zadośćuczynić tamtym decyzjom. A myślę, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który właśnie odważnie mierzy się z różnego rodzaju problemami, jeszcze z przeszłości, powinien również rozważyć tego rodzaju rekompensaty dla ludzi, którzy w mojej ocenie najbardziej ucierpieli na tych przemianach. Ale kogo dokładnie ten projekt by obejmował? Którników? Znaczy, w moim zamyśle nie rozróżniam tutaj ludzi w kontekście zawodowym. Tak jak napisałem w, swoim, w swoich materiałach wyborczych, tak jak jest to sformułowane w postulacie, ja. Przyjmuję, że dotyczyć to będzie każdego, jeżeli spełnia te kryteria, których które wskazałem w projekcie. Czyli pracował przynajmniej 15 lat w regionie do 2010 roku. Skąd ta data 2010 rok? Wydaje mi się, że to są oczywiście, to jest oczywiście postulat. To zapewne będzie przedmiotem dyskusji, ja też w pewnym sensie tymi postulatami chciałbym taką dyskusję wywołać więc tutaj nie należy się specjalnie przywiązywać do tych kryteriów one są podane jako pewnego rodzaju hasła wywoławcze chociaż oczywiście mają swoje uzasadnienie 2010 rok to uważam za taki graniczny rok kiedy można powiedzieć te najpoważniejsze bezpośrednie skutki związane z likwidacją zagłębia węglowego i przemysłu wydobywczego miały miejsce. Późniejszy okres, chociaż oczywiście też do dzisiaj się bardzo poważnie borykamy z konsekwencjami, jednak jest już tym okresem, którego ja bym z bezpośrednimi skutkami, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tych dodatków do emerytur, nie łączył. Czyli rekompensata 300 plus dla wszystkich, którzy pracowali mniej więcej między 1995 rokiem a 2010 rokiem. W Nie mogli, w pracować, mogli pracować wcześniej. To znaczy, ja, napis, ja powiedziałem, że to ma być yy, musi, pra, musiałby tak, musiałaby taka osoba pracować co najmniej 15 lat do roku 2010. Więc jeżeli pracowała na przykład od roku 80 do 2005 na tym terenie, no to oczywiście również yy, yy, ten postulat by ją obejmował. Czyli każdy, a nie pracownik konkretnego, konkretnej branży czy konkretnego zakładu, który. Tak, i wynika to z tego, że wszyscy mieszkańcy naszego regionu odczuli konsekwencje tych błędów, jak ja to nazywam, bo to były błędne decyzje. Na pewno ten proces powinien być, jeżeli w ogóle, przeprowadzany w zupełnie inny sposób. I dlatego żeby nie stopniować tutaj tego poczucia, czy, czy tych wymiernych szkód, które miały miejsce na skutek tych decyzji, przyjąłem pewnego rodzaju propozycję nazwijmy to równego, czy galitarnego podejścia do wszystkich mieszkańców w naszym regionie. Tylko powiat wałbrzyski, gmina Wałbrzych, miasto Wałbrzych, czy też cały powiat Wałbrzyski, Świdnicki i Dzierżoniowski. To, to? To, to jest napisane, też w materiałach. Ja mówię o dawnym województwie Wałbrzyskim. Dla mnie jednak województwo Wałbrzyskie miało pewne funkcjonalne powiązania. Czyli od Kłocka i Ząbkowic po Świdnicę i Wałbrzych. Tak, no przecież przemysł wydobywczy, no to jest chociażby Nowa Ruda, tak, tam też były, była duża kopalnia. Ale to jest, są wszystkie te branże, które były z tym przemysłem powiązane. No, ja myślę, że mieszkańcy pamiętają tak, jak gospodarka w tym terenie była urządzona. Wobec tego przyjęcie jakichś ścisłych granic powiatowych tutaj, czy, czy powiedzmy, ograniczanie tego tylko do tych terenów, na których Faktycznie funkcjonowały kopalnie, wydaje się nieuzasadnione i z krzywdą dla innych y, mieszkańców naszego regionu. Ja tylko chcę Państwu, bo oczywiście o tyle być może tego rodzaju propozycja y, być dyskusyjna, dlaczego nasz region mamy potraktować. nawet populistyczna, może być u, tak, uważana ja za Tak, Ja słyszałem taką. takie komentarze też, że to jest w pewnym sensie populizm. Proszę Państwa, no. Jeżeli postuluje się pewnego rodzaju świadczenia dla mieszkańców, no zawsze można się z takim zarzutem spotkać. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę na taki fakt, który zresztą przy rozmowie, przy rozmowie z inżynierami zasugerowano, czy, czy jak gdyby powołano się na niego, że w 1946 roku sam Wałbrzych dostarczał. Blisko 7% produktu krajowego brutto całej Polski. Nasze tereny przez wiele lat były bardzo intensywnie wykorzystywane do tego, żeby odbudowywać i napędzać rozwój gospodarczy naszego kraju. W moim przekonaniu już ten argument jest wystarczający do tego, żeby nie przechodzić do porządku dziennego nad tą sytuacją, która miała miejsce w latach 90. A czy pan liczył może koszty? Tak. To znaczy, proszę państwa, no to też te koszty są stosunkowo proste do policzenia, to liczba był... mieszkańców razy. Znaczy mieszkańców to bardziej mówię, tu chodzi teraz o te osoby, które pobierają świadczenia emerytalne, które by spełniały te warunki. Ja uważam, że te koszty by się zamknęły kwotą rzędu kilkuset milionów złotych, także rocznie, także. Także to, to, nie są, to nie są tego. Ale tylko dla mieszkańców e, byłego województwa Obrzyskiego. Bo znaczy... ja też nie wierzę, panie pośle, że gdyby tutaj e, wprowadzić takie rekompensaty za polityczną decyzję o likwidację przemysłu, to nie zaczęliby się odzywać mieszkańcy e, innych części kraju, też poszkodowani. E, a znaczy, ja państw, rzeczywiście istnieje też taki argument, który, no ja rozumiem, jest argumentem przeciwko. że yy, pan tą... puszkę Pandory, tak? No czy tak tego bym w ogóle nie nazwał. Natomiast rzeczywiście może się pojawić argument, który będzie się opierał na tym, no, dlaczego akurat że na cały kraj naszego regionu, traktować w sposób szczególny. Otóż, proszę państwa, rzeczywiście, ja uważam, że nasz region na to zasługuje i jest w tym zakresie szczególny, jeżeli chodzi o cały obszar naszego kraju, ponieważ tutaj doszło do można powiedzieć spektakularnego eksperymentu społecznego, znaczy nigdzie w Polsce w takim zakresie nie doszło do wygaszenia całego sektora przemysłu na skutek politycznych de facto decyzji. Drugim takim można powiedzieć, analogiczną decyzją były decyzje o likwidacji PGR-ów, które również wywołały wiele negatywnych, negatywnych skutków, skutków społecznych, społecznych tak? natomiast, bo zostały również w moim przekonaniu przeprowadzone w sposób niewłaściwy, natomiast jednak ten problem był znacznie bardziej rozproszony i o ile rzeczywiście w poszczególnych małych społecznościach Dochodziło do bardzo poważnych i trudnych sytuacji społecznych. O tyle nie było, takich, nie było takiego regionu, który by na skutek tego poniósł tak dotkliwe szkody, zarówno w zakresie infrastruktury przemysłowej, jak i społecznej, jak nasz region. I to jest oczywiście element, który jest jakby punktem wyjścia do tego, dlaczego ten postulat jest kierowany. Oczywiście. Wskazuje, że do tej pory w moim przekonaniu dyskusja na ten temat w ogóle się nie toczyła. Ten problem był jakoby niezauważany, i liczę na to, że wywołanie tego tematu będzie właśnie okazją do tego, żeby porozmawiać i być może nawet w szerszym zakresie odnieść się do tych wszystkich procesów, które miały miejsce w latach 90. Posłanka Katarzyna Mrzygłocka mówi, że mógłby pan już teraz pomóc byłym górnikom z, z kopalni wałbrzyskich popierając projekt ustawy, który, który złożyła, aby na nowo obliczyć emerytury górników pracujących w wałbrzyskich i noworudzkich kopalniach, dlatego, i też w ogóle w całym kraju, dlatego, że w latach 90. te emerytury. Im zmniejszono i teraz na nowo można byłoby je obliczyć, i górnicy zyskaliby nawet 1000 zł na takim nowym przeliczeniu. Gdyby wrócono do starych zasad obliczania emerytur, i taki projekt ustawy jest już w Sejmie. Ja uważam, że ja, nawet mając kontakty z wyborcami teraz w toku kampanii, wiem, że kwestia dotycząca przeliczania różnego rodzaju świadczeń, w tym emerytalnych. I pewnego poczucia no, krzywdy czy niezadowolenia ze sposobu ich naliczania dotyczy nie tylko górników. Oczywiście, tak jak powiadam, nie chciałbym się teraz odnosić do konkretnych projektów składanych przez czy poszczególnych posłów czy poszczególne kluby, bo jak rozumiem, jeżeli taki projekt jest, no to. Przejdzie odpowiednią procedurę sejmową, natomiast wydaje mi się, że nie możemy, myśląc o regionie, jak gdyby w sposób pewnym, jednostkowy rozstrzygać sytuacji związanych z, tym, czy z tą czy z inną branżą. Ja rozumiem, że jest, są te postulaty ze strony górników. Ja rozumiem, że one są znane będą zapewne przedmiotem pracy. Natomiast mój postulat jest jakościowo postulatem innym. To znaczy on Obywia odrywa się... Szerszą odrywa, grupę. się tak, odrywa się od poszczególnej, od pojedynczej branży. Nie chcę się tutaj wypowiadać co do y, tego konkretnego projektu, y, bo myślę, że pani poseł Mrzygłocka znacznie lepiej go scharakteryzowała, jeżeli była o tym mowa. Natomiast no, ten mój postulat jest, nazwijmy to sobie jakościowo, szerszy. A górnicy panu odpowiedzą w tym momencie, że wolą e, od razu tysiąc złotych, po, po tym jak projekt tej ustawy zostałby przyjęty, gdyby wspólnie posłowie z regionu Wałbrzyskiego lobbowali za nim, e, niż czekali na e, wejście w życie pańskiego pomysłu 300 plus rekompensaty? Zapewne tak. Natomiast ja pragnę zauważyć, że pani. Poseł Żygłocka jest wieloletnim parlamentarzystą i miała wiele zapewne okazji do tego, żeby taki projekt, jak pan to nazywa, lobbować. Chociaż ja tego słowa za bardzo nie lubię, wolałbym go określić, miałaby go okazję Procedować. we właściwy sposób zaprezentować i przekonać. Ehm, oczywiście. Ja ten staż mam znacznie krótszy, i dlatego tutaj trudno mi jest odnosić się do przyczyn, dla których, czy pani poseł Żygłowskiej, czy innym parlamentarzystom z Platformy Obywatelskiej, chociażby w czasie, kiedy Platforma Obywatelska miała, formułowała również że rząd, takich postulatów nie udało się przeprowadzić. Ja chętnie na ten temat z panią z posełem Żygłocką porozmawiam i może zauważymy jakieś wspólne cele. błędy, które były popełnione wcześniej, a które można wyeliminować, żeby projekty wdrażać w sposób bardziej skuteczny. Dziękuję bardzo. Maciej Badora, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Był dziś gościem Dnia Telewizji Bałżek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.